Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w piątym już odcinku Zagramy Final Fantasy 6. Moi drodzy, coś tak się spodziewam, że dzisiaj będzie nas czekać jakieś starcie z bossem, ponieważ mamy tutaj podejrzanie wyglądający save. A ten save może oznaczać jedno. Przygotuj się, bo czeka na ciebie coś więcej. Coś trudnego. Na skarpie. No dobra, próbujemy. I mamy atak z boku. Z boku, w sensie nie z boków. Robimy. Kuszą ich, wybijemy. Możliwe, że w tym odcinku też zbierzemy ostatnią postać, która będzie nam potrzebna do naszej drużyny. Wiecie, też zupełnie inny odbiór jest w momencie, gdy się uświadomi człowiek sobie, że grał kiedyś... Ała, krytyk chyba poszedł nawet. Że grał kiedyś, no jakby w trudniejszą wersję tego Final Fantasy, bo na konsoli jednak musicie sobie uświadomić też fakt, że no nie ma takiego prostego zapisywania tej gry, jak teraz, prawda, że ja mogę sobie na emulatorze zapisać w dowolnym miejscu, więc gdzieś tam jak zginęliście, w tych starszych zwłaszcza finalach, to było, Boże. Dużo na przykład progresu się traciło, chociaż wiele z nich umożliwiało chociażby, tam ktoś był, umożliwiało chociażby pozostanie na punktach, wiecie co, zrobimy tak, ukradniemy coś, na pozostanie na punktach oczywiście oświadczenia, ale traciliśmy no, wszystkie przedmioty, które zdobyliśmy do tego czasu. Co pewnie nam też się zdarzy tutaj przegrać. Hello? Czy to nie jest Duncan przypadkiem? Mi się wydaje, że to może być Duncan. O, pięknie. No dobra, to inaczej zrobimy. Znaczy tak, zrobimy... Nie. Fire na wszystkich. Robimy uderzenie na mamuta. I kuszę na wszystkich. Chyba nawet źle to zrobiłem. Mogę samą kuszą po prostu zaatakować. Niepotrzebnie tą magię wydałem. Nawet mocno oberwałem. Za wolno to zrobiłem, nie myślałem. Zmyliło mi troszeczkę ułożenie mojej postaci aktualnie. Jakim ty jesteś? Vargas, Geroj, was przysłał? Nie. Ale kopniak. Kim jesteś? Blue Fox, Geroj? On tu jest? Glup, to ty nas śledziłeś wcześniej. Vargas, jesteś genialny. Vargas, tym gorzej dla was, że na mnie trafiliście. Okej, mamy bossa. Okej, i dwa niedźwiedzie. Słuchajcie, postarajmy się tego bossa... Czy tak, na pewno tu. Może Bioblaster, albo Noise Blaster, żeby zapomniały co robią. Na pewno Cure na wszystkich. Nic nie ukradłeś, szkoda. Może z bossa. Jeszcze raz Steel. No nie, czy to zadziałało tak jak powinno. Znaczy kusza? Nie. Niedźwiedzie w takim razie nic w kieszeniach nie mają. I już widzę, że będziesz trzeba leczyć. Dobra, słuchajcie, zabijam te niedźwiedzie. Postaram się okraść bossa. Na razie, żeby się do niego przebić, to przede wszystkim musimy... Okej... Drain. Zobaczymy, jak będzie na niego działało. Steel. Kradzież. Nice. Chociaż 26 to bardzo mało. Spróbujmy bio na niego rzucić. I znowu nie spojrzałem, czy coś ukradłem, czy nie. No, na litość boską. Zadziałało. Dobra. Atak zwykły. Po raz kolejny złodziejstwo. Tonik. Może być. Bioblaster. No dalej, co się stało? Myślę, że nie będzie wielkiego problemu z nim.
i Cure, bo widzę, że bardzo wydajny jest bio na niego. On nic nie ma. Dobra, no to teraz już na spokojnie. Majer? Dosyć, to wasz koniec. Chyba się wkurzył. Poddaj się, Vargas. No i mamy Geroja. Czy to ty Geroj? Geroj. Vargas, czemu to zrobiłeś? Jak mogłeś własnego ojca w taki sposób? Głupiec. Popełnił błąd, wybierając ciebie na następcę. Obraził mnie. Własnego syna. Geroj, nie. Bo ciebie właśnie wybrał. Vargas, kłamiesz. Geroj, nasz mistrz chciałbyś ty był jego następcą, nie ja. Cenił twego niezłomnego ducha. Vargas, dość tych kłamstw. Teraz spróbujecie mojej niezrównanej techniki. Mortal Attack, Blizzard First. No dobra. Ten boss może nie być taki prosty. Chyba będziemy walka 1 na 1. Geroja. A, Geroj, mistrz dobrze cię uczył. Geroj, tego ciosu nie można uniknąć. Los chciał, byśmy razem ćwiczyli, mówi Vargas. I los sprawi, że przegrasz. Dobra, Geroj ma bardzo dużo. Mięść Doom. To Blitz na siebie nie to zrobi. Chyba przyspieszenie. I nam się odlicza czas, zanim zginę. Nie wiem, co robię Blitz. Słuchajcie, dość gier. Nie ma już odwrotu. No. Sporo obrażenia. No dalej, co się stało? Wydaje mi się, że jak się skończy czas, to zginiemy, bo on rzucił na nas Doomfist. Vargas, czas już to zakończyć. Nauki mojego mistrza. Muszę użyć techniki Blitz. Wybierz Blitz. Naciśnij kierunek w lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo, a później klawisz A. Ok. Jak używać Blitz? Wybierz Blitz i naciśnij klawisz A. Kiedy pojawi się kursor, wpisz swoją technikę. O Boże. Używając kierunków, naciskaj w lewo, w prawo i w lewo. Później nacisnij klawisz A, aby rozpocząć atak. Jeśli zrobisz błąd, nic się nie stanie. Spokojnie, nie musisz się śpieszyć. Ok. Wybierz Blitz. Naciśnij kierunek w lewo, w prawo, lewo, a później A. No to już było. Próbujemy, czyli to jest coś w rodzaju. On jest podobny do Zela z ósemki, albo Zel jest podobny do niego, przecież mówcie wcześniej. Blitz, Glay Cut. Bo teraz będziemy musieli chyba odpowiednią kombinację klawiszy dać. Jak to kurwa działa? Nigdy nie pamiętałem. Czekaj, co ja tu zapiszę grę. Tylko, że na drugiej pozycji może zapiszę. Jeszcze raz. Nie wiem. A jakie to, kurde, w zasadzie działa? Czekajcie, muszę sobie to w takim razie rozgryźć. Lewo, prawo, lewo, A. Może to nie jest A? Nie mam żadnego pojęcia. Słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia, jak to działa, więc poczekajcie, wrócę do was po prostu za chwilę, jak się rozeznam w internecie, bo nie pamiętam, jak to się robiło. Dobra, już wiem, słuchajcie, jak to się używa. Mianowicie to trzeba zrobić w momencie, gdy wybieramy teraz A i teraz lewy, prawy, lewy, A. Nice. Co? Co jest? On zdążył się tego nauczyć? Gdybyś tylko, Geroj, gdybyś tylko nie był tak spragniony władzy i siły.
fajne, bo to troszeczkę zmienia nam grę jakby w fightera, w grę walki. To jest chyba jedna z mocniejszych postaci w grze. Geroi! Geroi, starszy brat. Lub bracia znowu razem, wspaniale! Teraz, młodszy brat? Na pierwszy rzut oka wygląda jak Packer szukający siłowni. Packer? Geroi, potraktuję to jak komplement. Geroi, no braciszku, co tutaj robisz, Blue Fox? Idziemy w kierunku górskiej krainy Sabil. Geroi, do kryjówki returnerów? Bez wątpienia? Geroi, obserwowałem wszystko z daleka, mając nadzieję, że świat odzyska ład. Widzę jednak, że Figaro wkrótce będzie tylko marionetką. Blue Fox, nadszedł więc czas na nasz ruch. Imperium zapłaciło za wszystko, co zapłaci za wszystko, co uczyniło. Geroi, czy taki misiaczek jak ja przyda się w walce? Misiaczek. Blue Fox, chcesz się przyłączyć? Geroi, myślę, że Duncan będzie spoczął spokojnie, wiedząc, że jego nauki pomogą przywrócić świat ład. Blue, czas więc ruszać. No i super, mamy nową postać, moi drodzy. Jest to Geroi na 14 poziomie doświadczenia. Będzie trzeba się tutaj w takim razie mocno pogimnastykować, żeby dogonić resztą postaci do niego. I przy okazji możemy go wyekwipować za kilka nowych fantów. And... Blombet. Punkt for sweet. Dobra, więc on jest lekko zbrojny, jest bardzo fajny, ale przy okazji ma skille jeszcze. I to jest, to jest ten skill Blitz. I mamy, zobaczcie, tutaj kombinację. I to jest, kurde, bo czasem jest X, Y. O Boże, będę musiał sobie przypisać mniej więcej... Czekajcie, A to jest A u mnie na klawiaturze, W to jest B. Natomiast X, Y to jest SD chyba. Góra, dół. Cut through the enemy's defenses, put the drop on an enemy, czyli spada chyba na niego z góry. Mystical purity summon me. Dużo mi to mówi. No. Jak widzicie, jest sporo mechanik w tej grze, o których normalnie może by się nie spodziewać, że będą tak złożone. Słuchajcie, zróbmy jeszcze leczenie na Geroia. Nawet jeszcze raz. O, i skrzynia. Znalazłeś namiot. Cudownie. Dobra. Zwykła walka. Ty nic nie robisz, ale przywalił. Słuchajcie, sprawdźmy w takim razie to. Tak, tak. A ja źle to zrobiłem już. Będzie trudniejsze niż się... To jest trudniejsze niż się wydaje, słuchajcie. Zwłaszcza w grze na klawiaturze. Może jakbym podłączył pada, byłoby zdecydowanie lepiej. Nie wiem. Nigdy ta postać nie była moją ulubioną, no tak powiem. Z uwagi na właśnie dość skomplikowaną, czy może skomplikowaną, trudną mechanikę do opanowania dla osoby, która, przypuśćmy, często myli klawisze jak ja. Zabijamy ich. No i zobaczmy jeszcze raz. To było tak, 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 tak. Nie, chyba źle, złą kombinację wstawiłem. No właśnie, źle wprowadzona kombinacja już od razu. Bo to musi być lewo, lewo, w dół i lewo? Trzeba sobie przypomnieć to. Skille, Geroi, Blitz. Nie, dół pod kątem i lewo. Okej. Chciałbym jeszcze zobaczyć, jak to będzie działać, na pewno. Przy okazji, chyba zapiszemy grę. O, to jest dobry moment. Jest tak, to jest... dół, pod kątem, lewo. No i właśnie. To jest dokładnie to. Bardzo trudno jest zrobić pod kątem jakiekolwiek ataki.
A niestety jest to wymagane do tego, żeby robić potężniejsze techniki, bo te późniejsze są już naprawdę skomplikowane. Lub kolejny poziom zyskał. Czy tutaj coś było? W tych górach? Czy mi się wydawało? Nie. Po prostu zaśnieżone. Ej, mamy tu jakąś jaskinię. Zapiszmy grę. Jeszcze zerknę na jedną rzecz. Blitz, to jest XY. Chyba będzie SD. Poczekajcie, muszę zobaczyć XY na konfiguratorze. XY. Y to jest S, więc to jest D. Więc to będzie DS góra dół. Dobra. DS. XY. Okej. Okay. Powinienem ogarnąć. Chyba. XY dół góra. Na bank się pomylę. Niektórzy mogą powiedzieć, Ragnar, jak ty możesz zapamiętać tak prostych rzeczy, nie? A ja po prostu, no nie wiem, no. No tak mam już. Spróbujmy. Blitz i to jest... Tak. No już spierdoliłem. Boż kurwa! Jeden klawisz. Jezus Maria. Blitz, DS, dół, góra, zatwierdź. Suplex. Co to robi? No taki konkret. Teraz, jeżeli byśmy spróbowali jeszcze to ostatnie sprawdzić. Wiecie, po prostu klawiatura ma milion przycisków. To znaczy, i mamy tylko niektóre z nich wykorzystujemy, a one się inaczej nazywają jeszcze niż te, które powinienem mieć. Nie jest takie, takie proste. Dół, lewo pod kątem i lewo, czyli schodzi po prostu cały czas w lewą stronę. Jeszcze to sprawdźmy. Tak z ciekawości chcę zobaczyć. Tam dalej coś jest, czy trzeba się wrócić? Od razu kradniesz. Tutaj blitz. I to jest tak. Dół. To i to. Czy to zadziała? Źle wprowadzono. No właśnie, pod kątem to praktycznie się nie da zrobić. Ja nigdy tego nie umiałem zrobić. Bo na klawiaturze jest bardzo ciężko odwzorować wciśnięcie dwóch klawiszy, żeby były pod kątem. Bo to trzeba równocześnie lewo i dół. Na razie się tego blitza nie będę bawić. Przynajmniej w te trudniejsze. O, to chyba nawet była dobra droga, słuchajcie. Tylko będziemy wykorzystywać raczej te prostsze metody, czyli lewo, lewo, prawo, a? Już nie pamiętam. To było lewo, prawo, lewo, a. Coś takiego, pample, tak. Ja zadaję przynajmniej dobre obrażenia. W końcu się nauczę, a muszę się przyzwyczaić do tego naprawdę, bo później odejdę znowu od gry na kilkanaście, przypuśćmy, dni i pozapominam wszystko. Kolejna jaskinia? Musimy przejść przez kolejną górę. Returners Hideout. Kryjówka Returnersów. Królu Blue Foxie. Tędy proszę. Słuchajcie, w kryjówce ruchu oporu. Ale dobrze, to ja sobie jeszcze sprawdzę wszystko, co tu jest. Skrzynie i tak dalej. Rozmawiałeś z Bananem? Z Bananem? Jeszcze nie rozmawiałem. I mamy... Nope. Jest skrzynia. Phoenix down, świetnie.
Reliktów ci nie dałem. Geroj. Czyli ochrony. Nawet Imperium nie będzie nas tu szukać. Green Cherry. Nie wiem, co to jest. Mógłbyś... rzadkością... Pendant worn to be... czekaj. Pendant worn be the girl who pilots the magic armor. To jest amulet, ale... Leczy impa, Green Cherry, dobra? Jestem Bannon. Ja się pytam, gdzie jest Bannon? Mógłbym odpocząć albo użyć namiotu. Na pewno zapiszemy grę. W księgach coś jest? Nie wiem, czy książki kiedykolwiek coś zawierały. I mamy chyba Bannona. Blue Fox, Bannon! Przeprowadziliśmy ją. Bannon, czy to tam, która rozmawiała z Esperami? Hera, Esperami? Blue Fox, Imperium rzeczywiście nad tobą panowało. Nie pamiętasz. Bannon, gołębie pocztowe przyniosły wieści, że to ona zabiła 50 najlepszych żołnierzy Imperium w 3 minuty. Tera, to kłamstwo. Lub Tera, Blue Fox. Bannon, ona nic z tego nie pamięta. Bannon, posłuchajcie. Słyszeliście tę historię kiedyś... Tę historię. Kiedyś ludzie byli czyści i niewinni. I była też puszka, której nie wolno było otwierać, ale jeden człowiek otworzył ją mimo to. Śmierć Pandorom. Uwolnił ze środka całe zło naszego świata. Zazdrość, chciwość, pychę, przemoc, władzę. Bardzo mocno nawiązuje do Pandory. W zasadzie to jest o puszce Pandory. A jedyne co zostało w środku to promyczek światła. Nadzieja. Tera. Nic nie mówi. Bannon, teraz zmagamy się z tym złem. A ty jesteś tym ostatnim promykiem naszą nadzieją. O, bardzo ładnie spuentował. Blue Fox, Bannon. Bannon, jestem zmęczony. Muszę odpocząć. No dobra, możemy spróbować pogadać się z Gloopem. Lub ktoś dla mnie ważny został uwięziony przez Imperium. Nienawidzę ich od tego czasu. Przyłączyłem się, gdy zrozumiałem, że Imperium jest przegniłe po korzenie. Były, by to zmienić. Tera. Ale nie mam teraz... nie mam nikogo ważnego w moim życiu. Lub to nie do końca prawda. Poza tym jestem pewien, że są ludzie, dla których ty jesteś ważna. Liczą na ciebie. Coś jeszcze mi powiesz? Glub, ktoś dla mnie ważny... To już... Aha, czy co, ten dialog jeszcze raz? Dzięki Bogu nie. No dobra. Nie mamy tych punktów prędkości, słuchajcie, na tej postaci, więc to też warto zanotować sobie w pamięci. Tutaj możemy pójść. Teraz wyżej. I... zerkniemy. Się odblokowało miejsce. O, składzik. Phoenix Down. Air Lance. To jest jakaś powietrzna lanca. Czy to jest broń? Mhm. Z elementem wiatru. Nie wiem, czy to możesz to używać. Nie. True Knight. O! Proszę. Mieliśmy już True Knighta chyba.
Antidotum. I jeszcze ulepszenie, znaczy powrót many. Dobra, bardzo dużo fajnych elementów tu było. Przy okazji pogadamy z tym strażnikiem. Dołącz się do naszej bitwy. Dołącz się? Raczej dołącz do naszej bitwy. Dołącz się. No, tu byliśmy. Nie, czy wyjść chyba na zewnątrz też nie możemy. Jesteśmy na razie małą organizacją, ale jest nas coraz więcej. Dobra, widzę Geroja. Geroj, mogę tylko dodać, że mojemu bratu można bez wątpienia ufać. Zawsze był w porządku, możesz mu ufać teraz. Ale nie waż się mówić mu, że tak powiedziałem. Okej. A co ten strażnik jeszcze mi powie? Zawsze mnie lubiłem gadać z każdym. Ben wszędzie aresztuje returnersów. Musimy znaleźć jakieś sposoby walki, albo się skończycie szybko. Tu możemy kupić trochę rzeczy. Sprint shoes raczej nie posiadamy. Potion jest całkiem niezły, bo daje dużo hapsa. Tonik to tylko chyba 50 HP przywraca, no właśnie, dużo jeszcze trzeba zużywać. Ale z kolei mamy 8,5 tysiąca tylko, a niektóre przedmioty są drogie w tej grze. Więc na razie, czekajcie, mogę zejść na dół? A, tu jest karczma, dobra. Czy iść spać? Nie, nie mam takiej potrzeby, bo chyba mi się zregenerowała postać. Nie, nie zregenerowała się. O ty chamidło jedne. Patrzcie. Myślałem, że zregenerują nam statystyki, zwłaszcza magię. Czy jest Bannon? Zapiszmy grę jeszcze raz. Czy on mógłbyś się, nie wiem, umieścić w jakimś bardziej widocznym? Nie, to nie Bannon, to Blue Fox. Będzie trudno przekonać cię, byś nam pomogła. Jeśli będziemy zbyt nalegać, staniemy się tacy sami jak Imperium. To musi być twoja własna decyzja. No, i my w zasadzie nie podejmiemy. Będziemy im pomagać, oczywiście. Tylko prawdopodobnie musimy odpocząć, po prostu pójść spać. Jak mi się wydaje, bo nic innego tutaj nie widzę do zrobienia. Pozbieraliśmy fanty i się prześpimy. Ta muzyka zawsze też jest w finalach. Taki trochę element standardowy. Dobra, łyk wody, biorę drugą kawkę i ruszamy w bój. Przynajmniej teraz jestem zregenerowany, prawda, gro? Dokładnie. Jeszcze niskie levele, bo 12, przypomnijmy mieć 14, więc 15. No to już było. Co tu należy teraz wykonać? Tu mnie chyba nie było. Nie, tutaj spaliśmy. Pogadajmy jeszcze raz z Glubem. To już też mi powiedziałeś. Też wyjścia nie widzę za bardzo. Bądź teraz mądry człowieku i dowiedz się, co masz robić dalej. Nic nie powiedzieli. Może z tobą jeszcze raz mam pogadać? Bannon? Wyszedł na zewnątrz. O, no proszę. Bannon, zdecydowałeś już? Staniesz się naszym promykiem nadziei? I zobaczcie, teraz możemy odpowiedzieć tak i nie. Jestem bardzo ciekaw, co się stanie, jak odpowiemy nie. Zapiszmy grę. Na slocie. Kliknijmy nie. Zobaczmy, czy w ogóle można tak odpowiedzieć. To jest takie zapętlające się pytanie, że musimy odpowiedzieć tak.
No tak. A jednak... Czekajcie. Czy możemy, żeby... A nie, musimy. Dobra, tak? Naprawdę? Już miałem nadzieję, bo czasem gry dają te JRPG jakie wybory. Teraz, ale boję się. Bannon. Mając ten relikt, nie musisz się niczego obawiać. Proszę, Tera. Chcę, byś to wzięła. Tera, co to jest? Bannon. Szczęśliwy talizman. Weź. Oto gauntlet. Okej, okay, dostaliśmy gauntlet. Nie wiem, co to jest gauntlet. Mam plan. Zabierz wszystkich, zbierz wszystkich razem. Już zobaczymy, co to będzie. Dobra, ja za chwilkę to zwrócę. I jestem z powrotem, moi drodzy. Dobra, kontynuujemy. Bannon, no dobrze. Wiemy, że Imperium walczy za pomocą mocy Magitek. Tylko jak ją stworzyło? Blue Fox. Glub ma zadanie sprawdzić pogłoski o tym, że najlepsi uczeni badają espery. Glub. Wszystkie problemy w Narsze są z powodu espera. Tera. Sądzisz, że jest powiązanie między esperami i Magitech? Bannon. Przypominam sobie tylko jedną rzecz je łączącą. Blue Fox. Myślisz o... Bannon, ależ tak. Starożytna wojna magii. Nie, nie może być. Glub. Babcia opowiadała mi historię o magicznych maszynach. Czy one były prawdziwe? Blue Fox. Czy ta starożytna tragedia może się powtórzyć? Kałusi? Bannon, to tylko spekulacje. Badanie historii dostarczyły nam parę niepokojących teorii. Jedna z nich mówi, że ludzie i maszyny wchłaniali moc od esperów. Tera, to może wyjaśniać moc Magitech. Blue Fox. Magitekowych wrogów pokonamy tylko magitekową bronią, proste. A nam się ostatnio udało mieczami. Bannon, to ryzykowne, ale może esper się obudzi, gdy Tera z nim porozmawia. Blue Fox. Czy to dobry pomysł? Bannon, kto wie. Poza tym potrzebujemy pomocy Tery. Lub Tera. Spróbuję. Gieroj, dziewczyno, ty chyba uwielbiasz takie przygody. W niemieckim pornolu. Bannon, co? Co to za hałasy? Alarm! Sir Bannon! Południowe Firago. Bannon, co się dzieje? Co to było? Imperium zdobyło Figaro. Idą. Bannon, znaleźli nas. Nie ma chwili do stracenia. Blue Fox, glup! Wiem. Ktoś musi wśliznąć się do południowego Figaro i spowolnić Imperium, tak? Blue Fox. To jest właśnie twoje zadanie. Powodzenia. Okej. Okay. Glup, Tera. Czekaj na mnie. I proszę. Nie dopuść do siebie pewnego niedbałego młodego króla. Blue Fox, glup! Gieroj. Starszy bracie, czy ty nigdy nie dorośniesz? Bannon, co zamierzacie zrobić? Blue Fox, uciekniemy w dół rzeki, Letę, i skierujemy się do Narsze. Chcę zobaczyć tego espera. Bannon, dobrze, przy tylnym wyjściu jest tratwa, to ryzykowne, ale nie mamy wyboru. Blue Fox, nie jesteś tu bezpieczna, chodź ze mną, chodź z nami do Narsze. Może nawet lepiej zrozumiesz swoje zdolności. Bannon, nie ma czasu na pogaduszki, ruszajmy do Narsze. Znaczy, to ja nie wiem, gdzie oni wyszli. Tam nie widziałem żadnego przejścia. Okej. Okay. Co tu mamy? Bannon! Jest... nie wiem kim. O, nie da się go, tak? Nie mogę też nic z nim zrobić. No dobra. Bannon to Bannon po prostu. Okej. Okay. Znajdźmy jakiś punkt zapisu. Tak, żeby było to jakoś logicznie poustawiane.
Rzekaleta. Chyba już kojarzę. Tutaj będzie chyba ten pierdzielony boss. Jazda, tratwa zabierze nas do Narsze. Wejść na tratwę? No tak. Za wszelką cenę chroń Banona i dostań się do Narsze. Twoja podróż się tu się zakończy, jeżeli Banon zginie. No i to jest dość trudne. Bo generalnie tutaj będziemy mieli takiego przeciwnika, który jest popierdzielony. Blitz to jest lewy, prawy, lewy. I Banona będzie trzeba wy... Health! A, to możesz leczyć, fajnie. Ale możesz też atakować, chyba. Jesteś magiem. Znaczy, nie wiem, kim ty na to, tak naprawdę jesteś. Czy ja mogę cię chociaż cofnąć na tylne... Czekajcie, o, nie mogę. Prosto, w lewo, w prawo. W prawo. Dobra, idź na tył. Tu magia prawdopodobnie będzie wydajniejsza. Ognia. Czy ona ma na sobie darkness? Mam takie okulary. Tak mi się wydaje. Możliwe, że ma na sobie blind albo darkness. Nie, darkness albo blind? Nie jestem w stanie wejść do ekwipunku w tym momencie. Blitz, lewa, lewa, tu. Świetnie. Fight, plus, tools, auto, crossbow, plus health na wszystkich. Ulecz troszeczkę. Jak dasz radę, oczywiście. Dasz radę. O! Pięknie leczy. Dobrze wiedzieć, że mam takie zdolności. Tonic, eye drop, no. Możliwe, że eyedropa będzie trzeba użyć właśnie na terze. Już tak stara gra, słuchajcie, i dawała radę, nie? Blitz, tak, 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 tak. A, może być zwykły atak, tools, crossbow i atak. Nie, no dodaj nawet to sporo obrażenia wręcz. Okej. Tylko przeżyjmy to, błagam. I jest punkt zapisu. Świetnie, bo teraz będę mógł właśnie zobaczyć, co ja mam na sobie. Status. Co to jest? Czy ja mogę uzyskać jakiś opis? Nie. Poczekajcie. Zapiszmy grę na pewno. I spróbuję. Zapiszemy też na konsoli. Mi się wydaje, że to jest Darkness, ale... Głowy sobie uciąć nie dam. Powinny być eyedropy. Dark, nie darkness. Użyj na terze. Świetnie. Działa. To powoduje, że jest większa szansa na spudłowanie po prostu. Okej. Okay. Przy okazji. A to ja nie powinienem mieć na to odporności? Poison. Dark, petrify. Teoretycznie powinien mnie chronić. No trudno. Dobra, skoro Banon i tak jest na 10 poziomie, to myślę, że nasze postacie są wyżej niż powinny. Nie idzie źle. Którędy? Góra, w lewo. Ja polecę w lewo. Do jaskini. Okej. Okay. I kolejny save. Świetnie.
Albo to jest ten sam save. Nie, to nie był ten sam save. I zobaczcie, kurczę, taka gra była w 94 roku, nie? Tak fajnie zrobiona. Po dźwięku sądzę, że to jeszcze nie boss. Geroi, Blitz, Tools, Auto Crossbow i atak wszystkimi. Oj, to jest chyba to, co mi spędzało sens powiek, jak grałem pierwszy raz w tą grę. Co to? To jest pierdzielony boss i to taki, który naprawdę, słuchajcie, ja tu zapiszę grę. To będzie na drugim slocie pierwszego. Świetnie. Nie dopuszczać ośmiornicy dzieci. Nie przeczytałem, co ona mi tam mówiła, tata. To na razie nic, health po prostu. Magic, fire. Blitz. Spróbujmy bio. Smakowity kąsek, gdzie mój śliniak? On gada jeszcze do nas. On pizga ładnie. Bioblaster. Ała! Morskie larcie. Ink. Ale to powinno mi chronić przed tym gównem. Magic. Fire cały czas. I ona niego średnio działa. Nienawidzę masku czy czegoś tam. Tentacle. Wow! Dobrze, health poleci. Spróbujmy auto crossbow. Ja myślę, że Bannon to będzie co chwilę rzucał zaklęcie. A my bombardujemy go po prostu z użyciem Blitz, Fire. O! Bannon padł. Zajebiście. No i właśnie dlatego mówię, że ta gra jest kuźwa trudna. Trochę tu na mnie poszło już i widzicie, jak to działa. Dobra. Jeszcze raz. Bannon musi być na dużym zdrowiu i Bannon tylko robi to. Przy okazji przejdziesz na tylny rząd. Autoklawa jeszcze. Znaczy, chcę zobaczyć kuszę. Dobra. Idziesz do tyłu. Kusza dobrze działa. Okej, leczenie. Ten boss był naprawdę ciężki do pokonania. Nie widzę mózgów. Zwłaszcza, że ja, pamiętajcie, że ja nie pamiętam i nie umiałem używać Blitza. Bo wtedy byłem, generalnie byłem mały. Więc walka z tą ośmiornicą chyba nawet kończyła moją grę w pierwszej wersji. Nie mogę teraz. Się nie zatrzymać. Ja przeżył. Gdzie health? Strasznie dużo życia ma w ogóle ten przeciwnik. Zdechło. To tyle, przyjaciele. Chyba go pobiliśmy, co? Geroi, Blue Fox. Nie jestem pewien. Chyba się tylko ukrywa przed nami. Au! Noga mi utknęła! Teraz tutaj. Blue Fox.
Banon, już dobrze, dziecko. Uważajcie, zaraz go załatwię moim blicem. Nie, Geroj. Nie rozpraszaj mnie, bracie. What the fuck? Blue Fox zawsze był tak strasznie gorliwy. Będziemy o nim pamiętać. Teraz Geroj! Banon, nie martw się o niego. Blue Fox na pewno da sobie radę, Banon. Banon, ty powinieneś o tym najlepiej wiedzieć. Za moment będzie z powrotem na tratwie. Geroj, co jest? Blue Fox chyba jest trochę zażwawy. Ha! Teraz Geroj! Blue Fox, Geroj! Uważaj na siebie! Nie wiem, co się właśnie wydarzyło. Mój mózg ma problem z interpretacją. Oj, chyba sobie nie poradził. No cóż, mój blitz poleciał właśnie z prądem rzeki. Blue Fox i Tera, eskortując Banona, zmierzają do Narsze. Ale co z Gerojem? Pochłoniętym przez szalejące fale. I jak radzi sobie Grub po zbadaniu i przeniknięciu przez obronę obozu Imperium w południowym Figaro? Czy uda się zrealizować plany? Wybierz scenariusz. Na pewno zapiszemy grę. Zapiszmy. To, moi drodzy, w kolejnym odcinku Final Fantasy. Ale głosujcie w komentarzach, co wybieramy. Dzięki serdeczne. Czy historia Geroja? Czy historia Grupa? Czy może dalsze przygody Tery, Banona i Blue Foxa? Piszcie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zostawcie łapkę, komentarz. Zapraszam do Patronata. Zapraszam do Instant Gaming. Dziękuję wszystkim patronom i do usłyszenia. Nie mogę się doczekać waszej odpowiedzi. Cześć, cześć. Hej, setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.